Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dzisiaj czwartek. Jesteśmy w stajni. I co, na początek chciałem wspomnieć, że konkurs już jest rozstrzygnięty. Wygranym został Dziku. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Paczka do niego poleciała. Myślę, że jest zadowolony. No i co? Jeszcze chciałem wspomnieć, że zbieramy na budowę szopy dla owiec na wiosnę, bo już tu w stajni siedzieć raczej nie będą. Jedynie będę przynosił tutaj takie sztuki, gdzie się będą miały kocić. Jedynie one tu będą siedzieć, więc na ten moment mamy założoną zbiórkę i jest na niej 140 zł już wpłacone. Więc serdecznie dziękuję każdej osobie. No i macie link w opisie. Kto by chciał wspomóż, to można wpłacić coś na zrzutkę. W dalszej części powiem Wam, dlaczego będę budował szopę. Bo też nie będę tu miał jak ich wyganiać później do pola. Bo tam z tyłu będzie przedłużone ogrodzenie. Będzie nowe, więc to Wam wszystko pokażę. No, już na początek tak. No i co? Na razie zadamy sobie. Czekajcie, flesza sobie włączę. Zadamy sobie owcom jedzenie. Wyjdziemy. Już zacząłem brać siano z balota, z pola. Więc tutaj w workach. Jest to siano z drugiego pokosu. Jest takie fajne, krótkie. Zauważyłem, że owce to chętnie jedzą niż to siano, co miałem z pierwszego pokosu. Takie dłuższe. Więc widocznie to im pasuje bardziej i to chętniej sobie jedzą. No. Już Wam pokazuję. Tak wygląda to siano. Takie króciutkie. I to właśnie widzę, że lepiej sobie jedzą niż takie siano, co było z pierwszego pokosu. Dobra, barany też dostały. I tu będzie zmiana. Zaraz Wam pokażę. Dzisiaj będę musiał jeszcze sobie nabrać do worków siana. Więc tak, zmiana będzie tutaj u tych dwóch kawalerów. A mianowicie w sobotę ma przyjechać klient po Bolusia. Czyli po tego Berbedoska. I ma sobie obejrzeć i mówi, że najprawdopodobniej będzie chciał kupić go, bo potrzebuje barana do swoich dwóch owieczek, więc Boluś najprawdopodobniej pojedzie do nowych koleżanek i Waluś zostanie sam, dopóki reszta młodych baranów nie podrośnie. Przepraszam. No. Ten klient chce kupić, bo mówi, że ma dwie owieczki, ma pół hektara pola ogrodzonego. Nikt nie chce teraz wykaszać trawy tam u niego, bo to tam mówi, że są drzewa, tam jest mijanie, nie mijanie. Więc ciężko tam traktorom jeździć. Mówi, że kupi barany. No i kupił dwie owieczki i szuka jeszcze baranka, więc trafiło na Bolusia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Elegancko sobie jedzą. Dobra. Teraz jeszcze wodę nalejemy. Przyniosłem. Aha, jeszcze Wam pokażę.
Zakupiłem na spróbowanie dla owiec wysłodki buraczane i zmieszałem z owsem i kukurydzą. Tak wyglądają te wysłodki. Są tu takie granulki. No i widzę, że jak na razie owce chcą to chętnie jeść. Wzbogaci im dietę. No. No dobra. Sobie zamykamy, żeby nie zawisło. Idziemy z wodą. Zaraz wam pokażę, jak to tam będzie wyglądało z tym grudzeniem. Nalejemy sobie jeszcze kawalerą. Starą wodę wylejemy na pole. Nalejemy im świeżej, ciepłej wody. No, Wacuś też, Wacuś, kurde, co ja mówię, Waluś też już się coraz bardziej oswaja. Tam u poprzedniego gospodarza, co był, to dał się głaskać nawet, podchodził do człowieka, no ale tu zestresowany przyjechał, taki nieufny jest jeszcze, widzicie, cofa się, ale już coraz bliżej podchodzi, oswaja się. Dobra, zamykamy tu. Będziemy jeszcze owcą nalać. Mają pusto. Siano trochę weźmiemy. No i wlewamy tu. Resztę tego. Kurde, tak jedną ręką to. Można sobie. No, ta owieczka i jeszcze jedna będą się, myślę, pod koniec lutego, początku marca wykacać. Już nabierają pomału wymienię. Takie kuleczki robią na wymionach. Więc ja mówię, początek, koniec lutego, początek marca powinny się wykocić. Ten baranek już jest coraz żwawszy po tym, jak go dokarmiam mlekiem od Beni. No i już coraz bardziej odważniejszy, coraz bardziej żwawszy się robi. Więc fajnie. Już nie odstaje tak energią od tych dwóch pozostałych maluchów. No. Dobra, teraz kurwa jeszcze tam łupę z kapusty wyrzucę. Nie wiedzą. No i tak, tam gdzie ten balot, to tam 2 metry do przodu będzie przedłużone ogrodzenie i będzie podzielone na te kwatery, co tu są u wszystkich sąsiadów. No i nie wiem, dlatego będę chciał szopę w polu zbudować, żeby tam barany sobie siedziały, bo tutaj przy tej bramce raczej nie będzie wolno zrobić tam bramki w nowym ogrodzeniu, więc nie będzie którędy wyganiać owiec. Więc dlatego trzeba będzie zrobić polu szopę. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Kury sobie chodzą. Wczoraj dosyć śniegu nasypało, ale już jest ciepło i znowu zaczyna tajeć. Dobra, to na dziś już wszystko w odcinku. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.